No siema, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na lipcowy już TBR. No będzie tutaj dużo książek, o których wspominałam w filmiku po raz kolejny doczytywanie moich TBR-ów z przeciągu ostatniego roku, więc parę tutaj książek się powtórzy, natomiast mam nadzieję, że już wreszcie je w tym miesiącu przeczytam. No i troszkę tych książek jest, są też takie grubaski, no i mam tutaj wam do pokazania chyba 8 książek, plus jeszcze jedna, której nie mam, natomiast też na samym początku lipca na pewno będę ją czytać, ale do tego ogłoszenia jeszcze zaraz przejdziemy. Pierwsze, co tutaj mam z wierzchu, to Dallas 63 Stephena Kinga. Jest to książka, którą już jakby czytam, to znaczy bardziej słucham ją w audiobooku, natomiast jestem tuż przed 200 stroną, no jeszcze mi troszeczkę zostało. Jest to historia, w której mamy cofanie się w czasie, żeby ocalić JF Kennedy'ego. No i generalnie zaczyna się całkiem spoko. Historia jest interesująca, no w taki bardzo kingowski sposób bym powiedziała, że jest to napisane, szczególnie ostatnie fragmenty, których słuchałam, były takie, trudno jest mi to powiedzieć, natomiast opisuje tutaj takie jakby wydarzenia i czynności bardzo ludzkie i bardzo przyziemne, co wydaje mi się, że jest takie bardzo no kingowskie właśnie, że nie ma tutaj żadnego tabu, nawet grypa żołądkowa pewnego rodzaju nie jest tutaj tabu. Natomiast są różne tutaj fragmenty. Są takie, gdzie bardziej czuję się wciągnięta w tę historię, faktycznie bardziej mi się to podoba i przyjemniej mi się tego czyta, tego słucha. Natomiast ostatnimi czasy po prostu nie chce mi się za bardzo słuchać audiobooków, nie wiem czego to jest kwestia. Też nie lubię czytać kilku jednocześnie, więc tutaj akurat postawiłam konkretnie na tę książkę, jeżeli chodzi o jej słuchanie. Ale momenty są takie też dłużące się, więc no jestem pewna, że ta książka nie wymaga aż takiej ilości stron, żeby historia była jakby pełna i kompletna. No ale jeszcze to ocenię, jak już tę książkę skończę słuchać albo czytać, zobaczymy. Natomiast sama w sobie historia interesuje mnie, chociaż są po prostu takie zastoje, gdzie no wolałabym, żeby ona była skrócona, ale no cóż, zobaczymy jak to będzie dalej. Kolejne dwie książki są cieńsze. Po pierwsze mam tutaj Kobiety w mafii, książkę, którą chyba w zeszłym roku w którymś TBR-ze sobie właśnie dawałam do przeczytania i jej nie przeczytałam, mimo że no jest naprawdę cieniutka, ma chyba około 200 stron, no troszeczkę więcej, 250. Ale raczej będzie się ją czytać w miarę szybko. Też zamierzam nagrać pewnego reading vloga właśnie z tymi książkami, które będę doczytywać z zeszłorocznych TBR-ów. W ogóle jeżeli nie widzieliście pełnej listy tych książek i filmiku, gdzie jakby te książki ogłaszam, to was tam odsyłam. Natomiast chciałabym zrobić troszeczkę innego reading vloga właśnie w tym miesiącu, czytając te książki, ale to zobaczymy. Dajcie znać, czy będziecie chcieli taki obejrzeć. Natomiast właśnie z tej listy mam po pierwsze Kobiety w mafii, a po drugie Zachłanny mózg, czyli książkę, którą w jednym z TBR-ów wybrał mi mój ukochany do przeczytania i też jest cieńsza, ponieważ ma 230-240 stron. Natomiast jest to książka popularno-naukowa, więc też mamy troszeczkę jakieś takie przełamanie klimatu i przełamanie tematyki w tym miesiącu, żeby mi się za bardzo to wszystko nie znudziło, żebym za bardzo nie siedziała też w jednym gatunku. Wydaje mi się, że w miarę szybko może się to czytać, ale mam nadzieję paru fajnych rzeczy się dowiedzieć z tej książki, więc ona też wtedy wskoczyłaby do tego reading vloga. Natomiast jak ja jeszcze to zorganizuję i w którym momencie miesiąca, to zobaczymy. No będziecie wiedzieli w lipcu, kiedy to wyszło, na razie nic nie obiecuję. Kolejna też z tej listy, natomiast książka, na którą mam bardzo ochotę i od jakiegoś czasu już chciałam ją zacząć, ale czytam po prostu kilka innych i nie chciałam jej zaczynać jako kolejnej fantastyki w jednym tym samym momencie. Jest to Pochodnia w mroku Saby Tahir, czyli drugi tom Imperium Ognia. Ember in the Ashes. Chyba. To się nazywa pierwszy tom? Nie pamiętam. Wiecie, jak dawno ja czytałam pierwszy tom? To jest masakra. Natomiast wiem, że był bardzo dobry, ale też się obawiam, że nie będę z niego za dużo pamiętać. W sensie ja wiem, że z niego za dużo nie pamiętam i nie wiem, czy czytając tę książkę autorka nam przypomina to, co się działo wcześniej, czy mniej więcej zorientuje się w tej historii, czy też po prostu nie będzie lepiej zrobić reread pierwszego tomu. Nad tym się jeszcze zastanawiam, czy zrobię jeszcze też reread pierwszego tomu, czy nie. Natomiast czy tak będzie, czy nie, to też będę
będę chciała w tym miesiącu przeczytać wreszcie tom drugi, bo tom trzeci wreszcie też niedawno wyszedł w Polsce i będę chciała go zakupić, może nie w najbliższym czasie, ale też żeby nie czytać go po 3 latach, tak jak mniej więcej ten tom w porównaniu z pierwszym. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale bardzo bym chciała wrócić do tej historii i myślę, że jak będę miała taki bardziej wolny dzień, który będę mogła poświęcić typowo na czytanie, to wtedy po prostu zabiorę się za pierwszy tom, przeczytam go sobie tak w miarę szybko, tylko żeby sobie mniej więcej przypomnieć zasady tego świata i zasady całej tej historii i fabuły, no i potem sięgnę od razu po tom drugi, bo naprawdę bardzo, bardzo mnie ciekawi, bo z tomu pierwszego mam bardzo dobre wspomnienia, jeżeli chodzi o przyjemność czytania, kreację świata i to wszystko, to z tego co pamiętam bardzo mi się podobało. Więc chyba sobie odświeżę też pierwszy tom. Kolejna książka, którą też już czytam, jest to Crazy Rich Asians. Wreszcie po nią sięgnęłam i jestem bardzo zadowolona z jej czytania. W sensie czyta się ją ani szybko, ani wolno. Po prostu jak ją czytacie, wydaje wam się, że czyta się ją szybko. Natomiast przez to, że ona ma tutaj ponad 500 stron w takiej cieniutkiej książeczce, no to ten progres jakby jest mało widoczny. Ja tutaj przeczytałam 63 strony, jestem teraz na początku 8 rozdziału właśnie tutaj. No i bardzo przyjemnie mi się czyta tę książkę. W sensie powrót do tej historii jest naprawdę świetny. Natomiast myślę, że warto najpierw obejrzeć film, żeby się zorientować, kto jest kim mniej więcej. Bo tutaj z początku też przeskakujemy do różnych osób z rodziny Nika, żeby dowiedzieć się właśnie, kto jest kim i jak ta rodzina jest ze sobą powiązana. Nie wiem, trudno mi to określić, natomiast właśnie, żeby zorientować się w postaciach, warto jednak te imiona kojarzyć pierwotnie z filmu, tak mi się wydaje. No i też jestem ciekawa, o ile ta książka różni się od filmu, a film naprawdę kocham, wydaje mi się, że ta książka też będzie... No będzie czymś dla mnie zdecydowanie, jak ją w końcu przeczytam, ale myślę, że nadszedł jej czas i szczerze mówiąc po prostu po tym początku, jak już się przemogłam i zaczęłam ją czytać, to już ten przestrach tym, co będzie dalej, mi minął, bo wiem, że czyta się mi ją przyjemnie, czyta się dobrze, nie jest bardzo skomplikowana też, jeżeli chodzi o sposób pisania, więc nawet to, że jest po angielsku, nie powinno jakoś bardzo mnie spowolnić przy czytaniu tej książki. Pomyślałam, że w lipcu też fajnie by było przeczytać drugi tom Królestwa Popiołów i wreszcie zakończyć Szklany Tron. To jest ostatnia książka z serii, która została mi, żeby ją nadrobić, no i będę mogła wtedy wreszcie sięgnąć po Dwory, ponieważ postanowiłam sobie najpierw zakończyć tę serię, żeby potem po Dwory sięgnąć. No i zresztą z czytaniem Dworów też myślałam, żeby zrobić osobnego właśnie takiego też trochę innego reading vloga, gdzie będę po prostu siedzieć i czytać tę serię, ale to jeszcze zobaczymy. Mamy jeszcze też inną serię na myśli, z którą mogłabym takiego vloga zrobić. Natomiast najpierw chyba po prostu z tymi TBR-owymi książkami zrobię jednego vloga i zobaczymy, jak wam się spodoba, a potem może będę robić go też z seriami, które mam nieprzeczytane. No ale tak, ta książka definitywnie idzie do przeczytania w tym miesiącu. Wreszcie muszę skończyć tę serię. Zresztą pierwsza część jakby tego tomu mi się bardzo podobała pod względem akcji i tak dalej. No fajne rzeczy tam się działy, faktycznie super i szybko się to czytało. Więc mam nadzieję, że z tą częścią będzie tak samo. Szczególnie, że to jest jakieś 500 stron, no to jak na te ostatnie książki z serii, no to to jest niedużo teoretycznie. Ale no myślę, że też się będzie szybko czytać, po prostu... Zobaczymy, zobaczymy. Jestem mega ciekawa, jak się po prostu rozwinie ta historia i do jakiego momentu tam to wszystko dojdzie, jak się wszystko powyjaśnia i tak dalej. Kolejna jest książka, którą też ledwo zaczęłam, natomiast zaczęłam ją parę ładnych lat temu. Jestem na stronie 12, więc myślę, że po prostu wyjmę zakładkę i zacznę ten tom czytać od nowa. I jest to Zabrano Zmierzchu, czyli trzeci tom serii Wodospadów Cienia. Pierwsze dwa tomy były bardzo przyjemne, to jest taka dosyć lekka młodzieżówka z różnymi istotami magicznymi, takimi fantastycznymi stworzeniami, wiecie, typu wiedźmy, czarownice, zmiennokształtni, wilkołaki, wiedźmy, czarownice powiedziałam, miałam na myśli wampiry. Wampiry, czarownice, zmiennokształtni, wilkołaki i tak dalej. I główna bohaterka, która też no, nie jest do końca człowiekiem, ale nie wiadomo, kim ona jest. Troszeczkę tutaj jest jej przeszłości, jej historii, jej kwestii rodzinnych w poprzednich tomach. No i zobaczymy, jak to się dalej, co tam się dalej toczy, bo to jest chyba jakaś, nie wiem, czy szkoła, czy obóz chyba dla tych magicznych właśnie nastolatków. No bardzo fajnie się to czytało i to jest taka po
prostu spoko młodzieżówka i myślę, że najwyższy czas po prostu skończyć tę serię, zabrać się za jej kontynuowanie i ją doczytać do końca, no bo w końcu po prostu będę już jakby za daleko myślami od tego i będzie mi się chciało czytać bardziej taką zaawansowaną fantastykę i coś, co jest lepiej napisane niż takie rozrywkowo-młodzieżówkowe, no i minie po prostu jej czas, a ja nie chcę, żeby się tak stało, więc chcę tę serię kontynuować w tym miesiącu. No i jeszcze jedna książka, a w sumie nawet dwie, jakby podliczyć tę, która wyjdzie niedługo, czyli Republika Smoka. Będę czytała właśnie Republikę Smoka oraz tom trzeci, czyli Płonącego Boga na początku lipca, ponieważ 2 lipca, czyli w piątek o godzinie 16, startuje 24-godzinny maraton czytania serii Wojny Makowej, który prowadzę z Anitą właśnie, więc zaczynamy 2 lipca w piątek o 16, kończymy w sobotę 3 lipca o 16, no i generalnie zasady są takie, że po prostu czytamy wtedy trylogię Rebeki Kwang bez względu na to, czy całą trylogię, czy dwa tomy, czy jeden tom, wszystko jedno, co akurat macie z tej trylogii do przeczytania, czy ją zaczęliście, czy nie zaczęliście. Po prostu zachęcałem was do wzięcia udziału w tym maratonie. Będziemy wtedy wspólnie po prostu czytać no praktycznie te same książki. No i oczywiście z tego też będzie reading vlog. Wtedy będę się dzielić, myślę, moimi wszelkimi różnymi emocjami w związku z tymi książkami. No ja z jednej strony się obawiam, ale z drugiej nie mogę się nie doczekać po prostu już tak totalnie, aż wreszcie sięgnę po te książki. Do tego, że Republikę Smoka już po prostu chcę zacząć od jakichś 2-3 tygodni, naprawdę strasznie za mną chodzi, ale no jak żeśmy postanowiły z Anitą zrobić ten maraton, no to stwierdziłam, że jeszcze się wstrzymam i właśnie tom drugi oraz trzeci tej trylogii będę czytać właśnie wtedy przy okazji maratonu. Natomiast tak, jeżeli wy przeczytaliście tom pierwszy i drugi, no to będziecie jeszcze mieli czas po premierze Płonącego Boga, żeby go zakupić i dołączyć do maratonu z czytaniem właśnie zakończenia, dlatego że z tego co kojarzę, to jest to Płonący Bóg ma premierę 30 czerwca, więc wiecie, jeszcze spokojnie zdążycie go sobie zakupić na maraton, zdążycie się w niego w jakiś sposób zaopatrzyć po prostu i będziecie mogli skończyć z nami czytać tę serię. Natomiast jeżeli jeszcze nie zaczęliście tej serii, no to oczywiście możecie sięgnąć po Wojnę Makową, po tom pierwszy i też z nami wtedy czytać, zagłębiać się w tym świecie, w tej historii, która jest naprawdę cudowna i której kontynuowania nie mogę się doczekać. Jestem strasznie podjarana tym maratonem, strasznie podjarana tym, że wreszcie wrócę do tej historii. No, coś cudownego. Już naprawdę, naprawdę nie mogę się doczekać. Dajcie znać, czy będziecie brać udział w tym maratonie. Mam nadzieję, że tak. Jeszcze ewentualnie jakieś informacje będę umieszczać na Instagramie w najbliższym czasie. No ale tak, jeżeli chodzi o sam TBR na lipiec, to wydaje mi się, że to by było na tyle. Oczywiście może się on odrobinę zmieniać i mam nadzieję, że uda mi się przeczytać więcej niż te książki, które wam tutaj pokazałam, o których wam opowiedziałam, że jeszcze coś tam uda mi się właśnie do tego stosu dobrać, żeby urozmaicić jeszcze bardziej to moje czytanie, że uda mi się więcej przeczytać, no bo wiecie, wakacje, już nie będę miała wreszcie szkoły na głowie, przynajmniej mam nadzieję, bo teraz czekają mnie egzaminy, trzymajcie za mnie kciuki, ja trzymam kciuki za wszystkich studentów, którzy właśnie teraz są jeszcze w fazie sesji, no ale potem po prostu się odkuję z tym wszystkim, będę czytać jak szalona. No ale tak, w tym filmiku to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się po prostu w kolejnym, także do zobaczenia. To pa!